Sony Xperia XA Ultra, znany wcześniej jako model Sony Xperia C6 Ultra. To wszystko wynika z porzucenia linii C i M przez Japończyków, którzy do 2018 roku będą skupiać się tylko i wyłącznie na modelu Sony Xperia X. Ciekawy design i duży 6-calowy ekran niewątpliwie przyciągają uwagę. Ale czy duży ekran to wszystko? Większa o jeden cal od swojej siostry, Xperia XA, zwraca na siebie uwagę pokaźnym ekranem i dużym obiektywem kamery do selfie. Czy Sony próbuje zyskać sympatię osób, często wykorzystujących smartfon do wykonywania autoportretów? W pudełku wraz z telefonem otrzymujemy jedynie ładowarkę i kabel USB. Brakuje słuchawek. Obudowa została wykonana z komponentów o dobrej jakości. Konstrukcję smartfona wzmocniono metalowym obramowaniem, które nadaje urządzeniu charakterystyczny wygląd. Xperia XA Ultra dostępna jest w kolorze białym, czarnym oraz limonkowym. Na prawej krawędzi telefonu znajduje się włącznik połączony z czytnikiem linii papilarnych oraz tradycyjnie dla smartfonów Xperia fizyczny spust migawki. 6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD wydaje się całkowicie wypełniać przedni panel. Ekran jest niemal pozbawiony ramek. Kolory są żywe, ciepłe i dobrze odwzorowane, a kąty widzenia szerokie. Jasność wyświetlacza jest zadowalająca, jednak w pełnym słońcu niewiele widać. Interfejs i oprogramowanie Xperii umożliwia dobór motywów oraz przeglądanie i edycję dokumentów. Wraz z telefonem otrzymujemy wygodny odtwarzacz muzyki, narzędzia do rysowania i montażu filmów. Xperia XA Ultra została wyposażona w główny aparat o imponującej rozdzielczości 21,5 megapiksela. Jednak jakość wykonywanych nim zdjęć jest przeciętna. Fatalnie wypadają ujęcia zarejestrowane w nocy przy bardzo słabym oświetleniu. Równie słabo wypadają nagrania filmów w 4K. Obie kamery umożliwiają rejestrowanie wideo w takiej rozdzielczości, jednak ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Podczas wykonywania zdjęć makro występują problemy z ustawieniem ostrości. Oprogramowanie aparatu umożliwia dobór proporcji zdjęć, wykonywanie serii fotografii, łączenie zdjęć z obu aparatów, rejestrowanie ujęć panoramicznych i dodawanie wirtualnych obiektów do fotografii. W trybie manualnym można m.in. ustawić czułość ISO. Przedni aparat oferuje rozdzielczość, która jest wyższa od matryc głównych aparatów wielu innych smartfonów. 16 megapikseli umożliwi bardzo dobre wykonywanie selfie. Dźwięk z Xperia XA Ultra odtwarzany przez głośnik brzmi dobrze. Wraz z dołączoną aplikacją do słuchania muzyki, nabywca smartfona otrzymuje świetny zestaw, w którym brakuje jedynie słuchawek. Przyda się także Track ID, aplikacja odgadująca tytuły utworów nagrywane przez mikrofon telefonu. Smartfon wyposażono w wygodny odtwarzacz filmów, który umożliwi wyświetlanie najpopularniejszych formatów wraz z napisami. Do przeglądania stron internetowych służy Google Chrome, a wydajną transmisję danych da się osiągnąć dzięki wbudowanemu modułowi LTE. 8-rdzeniowy procesor, sprawny układ graficzny i 3 GB RAM-u oraz 16 GB wbudowanej pamięci, połowa dostępna dla użytkownika. Wynik testu AnTuTu to ponad 50 tysięcy punktów, co umożliwia uruchomienie nawet najbardziej wymagających gier. Duży, jasny wyświetlacz i akumulator o niewielkiej pojemności 2700 mAh to maksymalnie 24 godziny pracy przy oszczędnym korzystaniu ze smartfona. Intensywne użytkowanie skraca działanie na baterii do około 12 godzin. Aby dłużej korzystać z telefonu, do dyspozycji użytkownika oddano dwa tryby oszczędzania energii. Xperia XA Ultra zwraca na siebie uwagę wzornictwem, dużym ekranem i świetnym aparatem do selfie. Nie bez znaczenia jest dobre oprogramowanie multimedialne, szybkie połączenie LTE, dopracowany interfejs oraz wysoka wydajność, umożliwiająca uruchamianie wymagających gier. Wady smartfona to krótki czas pracy na baterii,
mała pojemność wbudowanej pamięci oraz przeciętna jakość zdjęć i filmów wykonywanych głównym aparatem. Jest wprawdzie fizyczny spust migawki, zabrakło za to słuchawek w zestawie. Bateria zamontowana jest na stałe. Pokaźny 6-calowy wyświetlacz Full HD idealnie sprawdzi się do oglądania filmów, zdjęć i stron internetowych. Jednak gabaryty telefonu powodują, że jego obsługa jedną ręką nie jest komfortowa.